Hej, hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z City Skylines. Yy, ostatnim razem powstał tutaj taki fragmencik tego nowego osiedla dla niewykształconych. Yy, poza odcinkiem, też sobie musiałem tutaj tą drogę połączyć, no bo nie było tak naprawdę, jak tutaj wjechać. Yy, ok, okej, okay, też jakiegoś betonu tutaj dolałem, tego nie było na odcinku. Yy, od czego bym dzisiaj zaczął? Zacząłbym od jeszcze jednego połączenia. Yy, a mianowicie tą drogę, gdzie tutaj idzie tramwaj, przeprowadziłbym jakoś nad tą rzeką, pod tymi torami i połączyłbym się jakoś z tym, żeby też nie wszyscy musieli jeździć tą autostradą, bo ona też jakoś super dużo połączeń nie ma. Tylko jak ktoś już na przykład jeździ gdzieś na tej wiosce, w tych okolicach, no to będzie mógł sobie tą drogą idealnie tam przejechać. No to co, robimy? Robimy to. Czyli to jest taka droga jednokierunkowa z drzewkami. Wezmę sobie też tego moda do. Do tych wszystkich równoległych rzeczy, i z torami też przejedziemy na drugą stronę. W tym miejscu właśnie się zrobi jakąś pętlę. Też wtedy te autobusy, które mają pętlę, na razie w tym miejscu przerzuciłoby się gdzieś w te okolice. Wtedy tramwajem można podjechać na pętlę. Potem autobusem gdzieś dalej do pracy na tych polach. No to co? Jakoś bym to sobie stąd wyprowadził. Tylko pytanie, czy ja to chcę już na jakimś takim zakręcie? Myślę, że może być. To może być tylko. To musi być na pewno. Na ziemi, gdzieś tak dotąd. Yy, widzę, że tor tramwajowy z jakiegoś powodu robi się na takim wzniesieniu, ale to też sobie jakoś tam potem poprawię. Yy, teraz przez, yy, przez rzekę musimy przejechać na jakimś wiadukciku. Może taki prosty fragment. Yy, ok, coś takiego, a następnie jedziemy sobie dołem. Yy, zrobimy tutaj, tutaj, tutaj jakiś taki zakręcik, gdzieś dotąd. Ok. Hmm, teraz. Wyburzyłbym kawałeczek tej takiej autostrady, czy co to jest, wyburzyłbym sobie też te przewody, żeby mi tutaj nie przeszkadzały. Te przewody też mogę na razie wyburzyć. No i właśnie, jak ja bym to zrobił? Jak ja bym to zrobił? Gdzie jest ta moja droga? Tutaj zrobimy sobie przejazd gdzieś tak. Może tam też wyburzę. Ok, żeby mi na razie nie przeszkadzała. Będzie prościej. Jedziemy w takim razie z tym dalej, gdzieś tak tu. Dalej gdzieś tak tu i teraz trzeba by jakoś wykombinować, żeby połączyć jedno z drugim i jeszcze z tymi torami wyjechać gdzieś na bok. Pierwsze co to? Ja może jednak te tory, bym sobie gdzie są tory tramwajowe? Okej, okay, tutaj. Pierwsze co to? Te tory wolałbym jednak mieć na ziemi, żeby to już tak dobrze wyglądało. Okej, okay, bez tego moda. Na to, bez moda na drogi równoległe to całe to całe też chciałbym mieć na ziemi ok jest dobrze to sobie zaraz tam jakoś połączę i teraz, i teraz, jeszcze, 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 tej autostrady może bym kawałeczek wyburzył. I teraz wezmę sobie ją stąd, tak, na ziemi, skręcimy sobie jakoś tak mniej więcej dotąd. I tutaj bym spróbował, hmm, tylko właśnie, czym? Chyba taką dwukierunkową autostradą, znaczy nie dwukierunkową, tylko dwupasmową. Jeden pas bym sobie zrobił tak, drugi pas bym zrobił tak. No, i może to jakoś idealnie nie wygląda, ale gdybym na przykład to jakoś poprzesuwał, ok, to można jeszcze dalej przesunąć tutaj. To nawet jakoś takie bardziej proste zrobić, z tym gdzieś tu wyjechać. Hmm, właśnie, to może jakoś super pięknie nie wygląda. To by musiało być. Gdzieś tak w tym miejscu, ok. Bardziej coś takiego. Tutaj spróbuję to minimalnie jeszcze jakoś powygładzać. Ok. Też się zastanawiam, czy czasami tutaj dalej nie zrobić tej drogi z drzewkami. Dopiero tutaj by się to jakoś zmieniało. Zaraz zobaczymy. Zaraz zobaczymy to gdzieś tak dotąd. No i spróbuję. Spróbuję sobie to zamienić. Na taką drogę jednokierunkową z drzewkami. Jeszcze tutaj gdzieś dalej. Jak gdyby tak dotąd, aż. Hmm, ta końcówka mi się nie podoba. Możliwe, że ta końcówka już w czymś takim. To już w czymś takim. Ten punkcik, chyba że o, jak najdalej. Gdzieś tak, ok, dotąd może. Gdzieś tak dotąd, dobra. Coś takiego. Coś takiego, widzę, że już jakiś samochodzik jedzie, także bardzo dobrze. Pewnie im się ta trasa spodoba. Jeszcze, trzeba będzie odwrócić sobie to wszystko. Tak, to całe jedzie w drugą stronę. Tutaj. Taj, nie kliknęło się. Ok, na wiadukciku, tak. I tu jeszcze ten kawałeczek w tą stronę. Super. Super, super. I jeszcze, żeby to nie było jakieś takie brzydkie, tutaj ten fragmencik też jakoś trzeba by wygiąć. No, ok, powiedzmy, i teraz będzie problem z tym tramwajem. Pytanie: czy ja to chciałbym zrobić jakimś tunelem? Chyba byłoby tak najlepiej, bo można niby przejechać przez tą drogę. Tylko, że to raczej dobrze się nie skończy. Potem jakieś korki będą i tak dalej. Więc ja bym sobie wyburzył te tory już gdzieś w tym miejscu. I teraz wezmę sobie taki tor. Wezmę sobie taki tor, i tutaj może bez żadnego przyciągania, żeby mi to tu jakoś za bardzo nie szalało. Może to przyciąganie też wyłączę. I tu bym zjechał. Już sobie na minus 12 metrów. Aha, oczywiście na ziemi to wyszło. Jeszcze raz. Y, automatycznie poproszę i stąd y, pojedziemy sobie y, jeszcze raz na minus 12 metrów. Ok, ok, minus 12. Y, coś takiego, przejeżdżamy pod tą drogą, y, a następnie wyjedziemy sobie. Y, wyjedziemy sobie gdzieś tutaj na powierzchnię. Na zero, no i tak naprawdę w tym miejscu już gdzieś będzie pętla. Kawałeczek jeszcze takiego toru zrobię. Dalej to już chyba będzie mógł być jednokierunkowy. Tą górę najwyżej się troszeczkę jeszcze jakoś poprawi. Jednokierunkowy taki tor, chociaż ja tutaj nawet wolałbym mieć tor z ulicą, tak, żeby też autobusy sobie mogły w tym miejscu jakoś zawracać. To się zaraz jeszcze okaże, jakbym to zrobił. Coś takiego, tak. I do tunelu. Ok, więc to też można dać na jednokierunkowe. I teraz, no chyba że, chyba że nie robiłbym autobusowej pętli razem z tramwajową, tylko coś osobnego. Jeszcze sprawdziłbym, czy coś w tym stylu port lotniczy to nie lotnisko. Bardziej chciałbym jakiś węzeł autobusowy, ale mały, ale nie wiem, czy takie będą. Takich może nie być. No to co? Spróbowałbym po prostu zamienić sobie tą drogę na taką. O, właśnie, na coś takiego na coś takiego. Wtedy po jednej stronie ewentualnie mogłyby jeździć te autobusy, po drugiej tramwaje i to też trzeba by jakoś podłączyć jeszcze do reszty. Okej, okay, okej, okay. chyba wiem, jak to zrobię. Chyba wiem, jak to zrobię. Taka droga, może nie taka. Tak, tutaj już wystarczy zwykła. Nawet jakiś buspas. Nawet jakiś buspas to by mógł być, chociaż bez znaczenia. Mogę zrobić buspas. Nie robię tych buspasów nigdy. Tym razem mogę to zrobić. Tu już raczej z przyciąganiem. Niech to sobie będzie. Zrobimy w takim razie chyba drugi taki tunel gdzieś stąd. Zjedziemy sobie na dół, na dół, na dół. 12 metrów powinno wystarczyć. Przejedziemy pod tą drogą i w tym miejscu, chociaż właśnie, bo tutaj muszę uważać jeszcze na te rudy, co nie? Tak, rudy no właśnie. Nie chciałbym za bardzo sobie tego wszystkiego zająć. Więc może troszeczkę inaczej, pod innym kątem. To wyburzę i teraz na powierzchni jeszcze to sobie wyburzę. Zróbmy po prostu prostą drogę, jednak bez, tego, jednak bez tego przyciągania. Bez tego też. Tutaj coś takiego. Minus 12, potem to sobie też jakoś przesunę. Tutaj minus 12. Tu już raczej chciałbym mieć przyciąganie. Wyjedziemy sobie gdzieś tak. W tym miejscu na zero i połączę się na przykład jakoś z tym. Yy, ok, teraz jeszcze, żeby to jakoś sensowniej wyglądało, to ten punkcik przesunąłbym sobie najdalej, jak się tylko da w tą stronę. Yy, no i to mogłoby być teraz troszeczkę za strome, chyba że, chyba że to dalibyśmy do wysokości obiektu. Do wysokości obiektu tego. Wtedy cała ta pętla byłaby troszeczkę niżej, i nie byłoby problemu z jakimiś tutaj dziwnymi wysokościami. Właśnie, właśnie. Tak może być, tak może być. Czyli co? Te wszystkie punkciki trzeba by sobie zaznaczyć. Dać je do wysokości obiektu tego. Okej, okay. mniej więcej o to chodzi, tak, mniej więcej o to chodzi. Yy, oczywiście, jeszcze można sobie to troszeczkę poprawić, bardziej tutaj w tą górę wjechać, od autostrady się troszeczkę odsuniemy. Ewentualnie całą autostradę jeszcze troszeczkę, tylko może nie tak. Zaznaczyłbym to też z tymi punkcikami, to też, to też. Ok. Yy, Ok, teraz całość bym lekko przesunął, żeby aż tak blisko nie była. No, mam nadzieję, że to jakoś będzie wyglądało. Tutaj sobie też ten fragmencik poprawię. Najwyżej poza odcinkiem jeszcze jakoś to tam udoskonale, żeby to tragicznie nie wyglądało. Z tym chyba będziemy musieli wjechać troszeczkę bliżej, troszeczkę bliżej, no właśnie, a po tamtej stronie jakoś bardziej w tą górę wjechać. Ok, ok, coś takiego no mniej więcej coś takiego, może bez tej góry tutaj w środku, bo to też jest raczej bez sensu. Yy, rozmiar pędzla większy, może taki pędzel troszkę mniejsze, ok. i wziąłbym sobie tą wysokość, yy, tego środka bym się pozbył, tutaj jeszcze może troszkę wyrównać, to znaczy tu bym raczej chciał mieć, o, wygładzone to troszkę, tak? Yy, tutaj też raczej wygładzone, no ta góra, no to chyba taka będzie musiała być, bo ciężko tutaj będzie jeszcze coś zrobić, no ale załóżmy, że tak było od razu w rzeczywistości, tak? taka góra, no i przy niej wcisnęli tą pętlę. Chciałbym może, żeby w tym miejscu się zrobiło to jakoś ładnie wygładzone, chociaż no nie wychodzi to. Coś to nie wychodzi, ale to, to jakoś się zasłoni jakimiś krzakami czy coś. To się jakimiś krzakami zasłoni i myślę, że będzie ładnie. To jeszcze, 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 tak się patrzę, no okej, no coś takiego, może to troszkę jeszcze tu. To jakoś, żeby dosyć łagodnie było. Okej, okay. najwyżej, tak jak już mówiłem, poza odcinkiem będę jeszcze się bawił, żeby to ładniej wyglądało. Więc teraz, co ja bym chciał zrobić? Przesunę sobie te linie autobusowe, żeby nie korkowały mi tych tutaj stref fabrycznych. Czyli zielona linia idzie sobie aż tutaj, a dałoby się na tym drugim pasie. No, ok, widzę, że przystanki muszą być w tych samych miejscach, także dajmy sobie tą zieloną linię tu, następnie tą różową linię też. W tym samym miejscu niech będzie przystanek. Ok, ten przystanek w tym miejscu zostawiam, tak, nawet dołożę drugi, że jak będą no, przejeżdżać, żeby też mogli sobie tutaj wsiąść. Co z tą zieloną linią? Aha, dobra, już widzę, już widzę. Bo ona tak naprawdę nie ma tam po co wjeżdżać, ale zrobimy tam wjazd. Tak, bo jednak pracownicy, którzy będą przyjeżdżać, niech sobie mogą tutaj wysiąść. I jadący z tamtej strony też fajnie by było, jakby sobie wysiedli. Ok, dwa takie przystanki zrobię. No, mam nadzieję, że wszystko jest dobrze. Mam nadzieję, że wszystko jest dobrze. Teraz jeszcze, żeby to troszeczkę ładniej wyglądało, to też bym sobie dał o troszkę niżej, może nawet też właśnie do wysokości obiektu tego tutaj pod ziemią, coś takiego to też możemy sobie dać do wysokości obiektu nie tego krzaka, tylko do wysokości obiektu tego. OK. Tutaj w ogóle. Aha, widzę, że ta kolumna była na tej drodze, to też się zaraz jakoś poprawi. I teraz raz, dwa, trzy, cztery. 5 całe to może być na wyrównaniu pochyłym, tutaj sobie tak zjeżdżać. Tą kolumnę bym kawałeczek przesunął tak, żeby się dało, no myślę, że się da przejechać. Mogę ją jeszcze troszeczkę OK. No teraz już się na pewno będzie dało przejechać. Tamta droga gdzieś sobie dalej idzie, nie wiem czy ona kiedyś gdzieś pójdzie, to już po prostu zrobię do wysokości obiektu tego i niech taka droga sobie w tamtą stronę idzie, jeszcze można by ewentualnie może jakimś takim łagodniejszym troszeczkę Coś w tym stylu. Tutaj sobie całość jakoś wygładzę. Okej, okay. tak, 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 tak. No i mamy dzięki temu jakiś nowy dojazd dla tych ludzi. Będzie? Chyba będzie. Chyba będzie. Super. No dobra, czyli na razie raczej, e, nawet ktoś jest, nawet ktoś jest. Możliwe, że ktoś pieszo przejdzie, tak? To jest, to jest taka możliwość. Teraz jeszcze, jeszcze taki drobiazg, żeby to już ładnie do końca wyglądało, czyli ten beton. Tak, może nie w ten sposób, żeby po tych zewnętrznych tutaj nie malować, bo to się wtedy tak psuje, tylko jakimś mniejszym pędzelkiem i tylko środeczek chcemy zamalować. Mówię tylko środeczek, a i tak wychodzę z tym. Jeszcze troszeczkę większy ten pędzelek. będzie prościej. To sobie zamaluję, tak, 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 tak. Ajdź, wyjechałem troszkę Ej, dalej, tędy, i chyba właśnie do tego rozgałęzienia z tym betonem sobie podjedziemy. Tutaj jeszcze mogę wymazać te drzewka ze środka, usunę, bo to tylko będzie przeszkadzało. Ej, co jeszcze? Na pewno w tym miejscu nie chcę mieć żadnego zawracania. Też gdyby kiedyś był jakiś ruch, no to tutaj się nie musicie zatrzymywać. Ej, to jest zwykła prosta droga, po której sobie możecie jechać. Ej, jeszcze dosyć ważna rzecz, no właśnie, bo to się nie połączyło, tak, to się nie połączyło, to też się nie połączyło, tak, tak ten mod już działa, także taka droga z drzewkami stąd Stąd, czy ja mam włączone? Okej, okay. to jeszcze muszę włączyć tutaj i tutaj. To mamy połączone i teraz jeszcze tylko te tory. Teraz jeszcze tylko te tory. Weźmy sobie nie ulepszanie, tylko tak. Tutaj i tutaj. Ok. No i to powinno już działać. Już sobie dołożę tą, tą farbkę, powiedzmy nie farbkę, tylko beton. Zamaluję to gdzieś tak właśnie dotąd. I jeszcze chyba jedna rzecz, która mi została do zrobienia, no to jest ten most, bo o może. On jakoś super teraz nie wygląda yy, tak mi się wydaje, że to trzeba by dać troszeczkę niżej, nie musi to tam jakoś super wysoko iść yy, mógłbym nawet aj ajdź, aj, aj, nie tak yy, chwila, czy da się wszystko co ja robię, yy, chciałbym zaznaczyć wszystkie te i je przesunąć troszeczkę no, okej, okay. bardziej na środek tej rzeki, tylko też nie chciałbym zepsuć tego, jakie to jest proste. Aha, widzę, że od razu to poszło do góry z jakiegoś powodu. Jeszcze niżej, jeszcze niżej. No, praktycznie płaskie, z lekkim tam jakimś wzniesieniem. No, myślę, że będzie. Myślę, że będzie jak najbardziej. Czyli co, mamy nowe podłączenie, mamy pętlę, jeszcze zepsułem sobie te przewody. Już, już, już je naprawiam. Żeby też żadnych problemów tutaj nie było. Czy to, jak połączę jedno z drugim, przejdzie dobrze? Przejdzie. Dobrze. Jeszcze ten przewód, tędy byśmy chcieli raczej mieć. Może przeprowadzę to jakoś. Hmm, żeby tu potem jakichś problemów nie było. To ja bym to przeprowadził raczej o tędy. Tędy, tędy może być. Znowu bez przyciągania. Przejedziemy po prostu przez środek tej kopalni. Jak najbardziej mogą takie rzeczy tędy iść. I teraz jeszcze jedną rzecz zauważyłem. To jest źle, tak? To jest źle. Tylko chyba drogi nie będę tutaj już obniżał. Tylko jak coś to podniósłbym. Troszeczkę ten tor, troszeczkę bym go podniósł, bo to też za dużo nie trzeba. Jakaś taka wysokość może być. No i co? Raz, dwa, trzy. Wyrównanie pochyłe, i po drugiej stronie też. Raz, dwa, trzy. Tu możemy troszeczkę więcej. Na przykład gdzieś tak dotąd wyrównanie pochyłe. Coś nie weszło. Coś mi się odkliknęło. Tak, tak. Ok, i teraz wyrównanie pochyłe. Super. No. No, może być, może być. No, może poza tą kolumną, którą trzeba by przesunąć na przykład gdzieś w tą stronę i jeszcze sobie wziąć drugą taką samą i na przykład dać ją gdzieś tutaj. Dobra, mamy to, więc teraz już przechodzimy do budowania osiedla, bo możliwe, że część z Was na, na to właśnie czeka, a niekoniecznie na robienie tych dróg. Także już zajmuje się budową osiedlu. Co my tutaj mamy? Nic chyba ostatnio nie stawiałem. No właśnie. Tak, wiem, jest to strefa z, z edukacją, ale myślę, że szkoła podstawowa to jest taka rzecz, którą jednak można nawet w takiej strefie postawić. Yy, I dałbym to na przykład tutaj, gdzieś przy tym skrzyżowaniu. Dalej, na pewno jakieś zdrowie też warto tutaj mieć, tak? Jakieś zdrowie warto, żeby tutaj było. Yy, postawimy sobie jakąś myślę, że taką klinikę w tym miejscu. Troszeczkę ją przesunę. ok, tak, na skrzyżowaniu, na środeczku. Przy okazji, no nie no, jak on tutaj może parkować? Tak nie można. Yy, już, 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 gdzie to jest? No, no nie, na pewno, na pewno w tym miejscu nie wolno parkować. Jeszcze rozumiem, tutaj, okej, okay, parkujcie sobie, ale na skrzyżowaniu to, to naprawdę nie można tak. Czyli mamy tą klinikę, dalej, jakąś może straż pożarną, żeby tu było bezpiecznie na razie też myślę, że nic jakoś super wielkiego, tego typu straż można tutaj postawić, na przykład gdzieś przy wjeździe i właśnie, jeszcze jedna ważna rzecz, przecież to powinno być, no, tutaj powinien być przejazd, tak? Tutaj powinien być przejazd, czyli to połączenie sobie z tym i to z tym. No wyszło rondo, tak. Wyszło rondo. Może kiedyś coś z tego ciekawszego wyjdzie. Na razie takie. Na razie takie niech będzie. Te tory też pewnie dalej gdzieś sobie tam kiedyś pójdą. Mamy tą remizę, więc jeszcze brakuje tak naprawdę jednej rzeczy, czyli jakiś mały komisariat chwila, chwila, to będzie, tak, posterunek policji, okej, okay, jakiś mały posterunek policji, postawmy go może gdzieś właśnie obok szkoły, będzie super, teraz rozbudowałbym sobie troszeczkę tą siatkę dróg, wyprowadzę może coś z tej strony coś z tej strony na przykład troszeczkę miejsca za szkołą bym zostawił tak, za szkołą chcę mieć troszkę miejsca na przykład na jakieś boisko, jakieś boisko, o w ogóle tu są jakieś nowe rzeczy z tego After Darka, tak Ciekawe, będę się musiał jeszcze przyjrzeć, co my tutaj mamy. No, no, fajne rzeczy, wędkarstwo. No dobra, to się gdzieś kiedyś na pewno wykorzystam. Ale teraz to ja bym chciał po prostu jakieś boisko, ewentualnie, nie wiem, korty tenisowe. Może nie akurat korty tenisowe, jeszcze tak patrzę, co ja tutaj mam. Nie, no myślę, że zwykłe, zwykłe jakieś. Nie, to tego typu boisko, tak tego typu, czemu to się tak stawia, nieważne, już to sobie odwrócę troszeczkę, postawmy to na przykład gdzieś tutaj w tym miejscu i może jeszcze jakieś jedno, ewentualnie może te korty, chociaż nie, te korty są wielkie. Je gdzie indziej? Je może kiedyś gdzie indziej postawię, a tutaj raczej jeszcze na przykład coś w tym stylu. Tylko czy ja bym chciał to tu? Tak, może być, może być w tym miejscu. Jak najbardziej. Tą drogę doprowadzić trzeba by jakoś tutaj. Ajdź, to mi się strasznie przyciąga do tej autostrady. Tak i tak. Ajdź, to się coś nie połączyło. Już mogę to w sumie włączyć i teraz sobie przejedziemy tędy, czyli jakiś taki drobny teren szkolny tutaj będzie. Czy to chcę dalej jeszcze podłączać do tej głównej drogi? Troszkę dużo by tych podłączeń było. Ja bym to raczej zrobił tak, że tą drogę doprowadziłbym tylko dotąd i to by było jakieś przejście dla pieszych. Pewnie jakiś przystanek tutaj będzie czy coś, więc akurat będą mieli jak tam przejść. No i właśnie, można te przejścia tutaj porobić. Raz, dwa, trzy, tędy. Nie wiem, czy tutaj ścieżka nie będzie potrzebna, żeby oni mogli przechodzić między tymi rzeczami. Nie wiem, jak oni się zachowają. Nie będę na razie robił. Nie będę na razie robił. Zobaczymy, jak to zadziała. No to co? Przy głównej takiej alei to ja bym zrobił jakieś sklepy. Na przykład w sumie cały ten kwadracik, czy co to jest, może być w tych sklepach. Całe to może być w sklepach. Teraz po tej stronie, żeby oddzielić jakoś tą szkołę, żeby nie było aż tak dużo hałasu, no to jakieś biura. Też widzę, że jest problem ze ściekami. Tak, to może na szybko rozwiążę. Jakąś taką na przykład zaawansowaną, ekologiczną Wewnątrzlądową oczyszczalnią wody, super długa nazwa. I to bym sobie postawił gdzieś w okolicach tego przemysłu 4.0, który, który tam jakiś czas temu budowałem. Coś takiego naprzeciwko wysypiska, myślę, że może być. No myślę, że pasuje do okolicy, też tutaj jest jakiś zakład przetwarzania odpadów. Takie coś jak najbardziej może tu być, tylko że to jeszcze trzeba podłączyć do sieci i zobaczymy, czy to da radę, czy takie coś przyspieszę jeszcze czas. Okej, okay, to tak naprawdę dużo nie dało. Yy, czy druga taka by mi się w tym miejscu zmieściła? No troszeczkę już tam do rzeki wpada, więc yy, może coś mniejszego, na przykład jedno i drugie. No okej, okay, chociaż wolałbym to jeszcze troszkę przesunąć, bo tu się to tak nieładnie zrobiło. Weźmy to sobie gdzieś, tak na przykład dajmy dotąd. Yy, I już to jakimiś rurami tutaj podłączę, raz i dwa. No i mam nadzieję, że to jakoś starczy. O, jakiś koreczek. Eee, drobny koreczek, drobny koreczek. No nieważne. Wracamy w takim razie w te okolice. No, już nie ma problemu ze ściekami, ale za to pojawił się problem z brakiem wody. Tędy rura, proszę bardzo. Na razie tyle powinno wystarczyć. Czyli co? Macie troszeczkę sklepów, ale myślę, że fajnie by też było chyba jakieś mieszkania porobić. Co nie? Jakieś mieszkania. Nie tylko biura, nie tylko sklepy. Jednak mieszkania to jest dosyć ważna rzecz na takim osiedlu. Zróbmy sobie zakręcik jakoś Tędy to będzie taka droga graniczna osiedla powiedzmy. Coś, coś takiego. Od razu może zainwestujemy w jakieś ekrany na autostradzie, tak? Żeby wyciszyć ten hałas, żeby na osiedlu nie narzekali, że jest głośno. Także całe te dwa pasy sobie tutaj zrobimy w takich ekranach, jest dobrze, chyba jest. No, i tak naprawdę te ekrany trzeba by zrobić aż do ronda. A rondo. Czy rondo w ekranach? Może nie, może nie, bez przesady. Wystarczy mi ten fragmencik w ekranach czy na wiadukcie jakieś ekrany wyjdą? Nie za bardzo. No właśnie, na wiadukcie to raczej nie ma ekranów, a tam dalej to już raczej nie będą potrzebne. Czyli taka droga właśnie tutaj przy tych ekranach, jakieś drzewka może tam potem zasadzę, żeby troszeczkę ciszej było i weźmy sobie znowu tego typu zieloną drogę. Tego typu zieloną drogę i zrobimy coś takiego, na przykład stąd i tutaj zakręcik i się podłączymy z tą naszą aleją. 90 stopni pięknie wyszło. No i jeszcze oczywiście raz i dwa, żeby tu jakiś przejazd był, plus możemy gdzieś tam na drugą stronę od razu przejechać. Super, stąd jakąś drogę do środka? Czy ewentualnie? No, troszeczkę mało tutaj miejsca, tak naprawdę jest. Troszkę mało miejsca. Może coś na przykład takiego. Coś na przykład takiego, jedno z drugim, ok, to wyprowadzimy gdzieś tutaj dalej, w tą stronę. Yy, dalej, w tym miejscu też się jakoś to osiedle może zmieści, tędy tutaj. No niestety, troszeczkę tych drzew będzie trzeba wyciąć, no ale cóż. Yy, I to bym na przykład podłączył jakoś jedno z drugim w tym miejscu. Super. To znaczy, może mi się ten kąt za bardzo nie podoba. Yy, Ajdź, za daleko, za daleko. Nie tak chciałem, nie tak chciałem. Yy, wróćmy sobie. Z tym jakąś linię, tutaj czy coś? Ok, powiedzmy, że dotąd to wyburzę, to wyburzę, to w takim razie troszeczkę sobie cofnę gdzieś. Tak, 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 dotąd. I teraz jedno z drugim jakoś połączymy. Raz i dwa. Ok, myślę, że dużo ładniej. Takie właśnie zakończenie tutaj przy tej rzece. Co robimy? To łączymy. Tak, to łączymy. Niech będzie. No i chyba tyle. Chyba tyle ewentualnie znowu jakaś droga do tego miejsca tylko z połączeniem dla pieszych. Yy, tylko dla pieszych połączenie. Tu jakieś drogi? Nie, to już raczej bym zostawił takie puste. No to raczej niech już będzie takie puste. Yy, no i co? Są ekrany, więc załóżmy, że jest troszeczkę cicho. Mogę nawet sprawdzić nie jest źle, nie jest źle, także niech sobie mieszkają w okolicy tej autostrady. Zaraz tam jakieś drzewka posadzę, więc powinno być troszeczkę lepiej. Yy, tędy zielone strefy, tak, tutaj wszędzie te zielone strefy, gdzieś tak myślę, że dotąd. Dalej, może tym narzędziem to będę robić. Yy, to na zielono, to na zielono, tutaj ten paseczek. To wszystko na zielono. Ok. No, chyba, chyba tyle. Ewentualnie, właśnie, jeszcze jakieś apartamenty przy samej rzece w tym miejscu niech będą. Do tego małe, lokalne sklepiki w takich właśnie miejscach. Tutaj, gdzie są te popsute kratki, całe to może być w takich małych sklepikach. Tutaj jeszcze coś to. Też myślę, tak, 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 to może być nawet gdzieś tak dotąd jakiś taki narożny sklepik, i teraz, żeby się oddzielić od tej alei, to ja przy niej już bym może nie robił tak dużo tych sklepów, tylko właśnie jakieś biura przy tej głównej drodze mogą być aż do samego mostu. Biura aż do samego mostu tutaj też się chyba będzie trzeba oddzielić jakoś tymi biurami dotąd. Po tej stronie już raczej nic nie będę wciskać, ale myślę, że tu się jeszcze jakieś mieszkanka zmieszczą. Pięknie. Pięknie. Oczywiście już, 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 bo widzę, że narzekają mi na brak wody. Podłączę sobie rurę gdzieś tak dotąd. Tędy jeszcze jakaś jedna rura niech sobie idzie pod drogą mniej więcej w to miejsce. Stąd pójdźmy sobie tak i jeszcze jedna rura tędy, tędy. Prąd powinien się już podłączyć. Tak, to, to był raczej chwilowy problem. Także prąd mamy w Wodę mamy. Teraz, może, żeby byli troszeczkę bardziej zadowoleni w tych okolicach, to jakiś, jakiś, może park, nie za duży, no raczej nie za duży. Park postawiłbym na przykład gdzieś tutaj na rogu, na tej ulicy. Powinno być. I jeszcze może taki drobiazg, czyli jakieś ścieżki. W ogóle mamy 96 tysięcy mieszkańców już w mieście, zaraz 100 tysięcy. Chyba, że już było, tylko na przykład się wyprowadzili. Mogło tak być, mogłem nie zauważyć. Przejedźmy sobie gdzieś tak dotąd taką ścieżką. Dalej, gdzie ja jeszcze chciałbym mieć ścieżki? Na pewno w tym miejscu, tak, tutaj, z tego narożnika wyjechałbym sobie z jakąś ścieżką. Chwila, które biuro chciałbym zniszczyć? Może to zniszczę, Okej, okay, tędy wyjedziemy, raczej nie z samego rogu. Aha, i tak się zepsuło. Przesunąłbym to bardziej w to miejsce, tak, i to bym chciał mieć proste. Wróciła kratka? Nie wróciła kratka. No okej, okay, dobra, niech będzie, niech będzie w ten sposób. I tą drogą betonową, w sensie ścieżką, przejedziemy sobie dotąd. Takie przejście i jeszcze na przykład gdzieś właśnie między biurami a mieszkaniami uda się, żeby nic nie zniszczyć? Przez chwilę chyba tak było. Dobra, nieważne, biura kawałek obecne. Do tego miejsca, tak, 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 do tego miejsca, więcej ścieżek raczej tutaj nie będzie potrzeba, ale ten teren, ten drobny teren, naprawdę malutki, zaznaczę sobie na te, gdzie to jest. Na park, tutaj, wyznacz obszar parkowy, no właśnie. To sobie zaznaczymy całe, tutaj, 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 i w okolicy dzięki temu będzie troszeczkę przyjemniej. Czyli co, jeszcze teraz, oczywiście, będzie nam potrzebna jakaś brama. Jakaś brama, gdzie jest ta? O, najlepsza brama jak dla mnie. Gdzie to zrobimy? Gdzieś tu, chyba tak. To mogę zrobić tu, tylko oczywiście to jeszcze trzeba przesunąć. Hmm, troszeczkę na to biuro nachodzi. No trudno. To znaczy, gdybym na przykład tą ścieżkę, chwila, wysunę tą, gdybym tą ścieżkę dał bardziej tu i ją tak na przykład zakręcił, o, to może teraz to będzie miało większy sens. Okej, okay, dobra, w ten sposób się będzie do parku wchodziło. Yy, w ten sposób i teraz mogę użyć Coś, co mi się niedawno dopiero odblokowało, czyli te altanki, które ja tak y, lubiłem stawiać w poprzedniej serii. No a teraz y, nie miałem ich długo odblokowanych. Także dwie takie altaneczki w środku. Y, czy poza altankami, tak naprawdę, chcę coś w tym parku? Dałbym kawiarnię, ale kawiarnię dałbym gdzieś właśnie przy tej głównej ulicy. Tak, kawiarnia przy głównej ulicy to będzie dosyć dobry pomysł. Y, tylko ten budynek, choć tutaj nie chcemy tego budynku, chcemy mieć kawiarnię przy głównej ulicy, y, żeby łatwo było się. Do niej dostać. Teraz jeszcze tędy jakieś przejście obok kawiarni yy, do parku. Coś takiego, tylko może troszeczkę jeszcze bym to wygiął. Okej. Okay. W tym, w tym stylu przejście, i może jeszcze jakieś drzewka, w może niezbyt dużej ilości, to sobie mogę już zwinąć, to sobie zmniejszę. Takie krzaczki, a niech będą, niech będą takie krzaczki, jakie już miałem zaznaczone. Ten teren sobie w ten sposób zazielenimy tutaj po tej stronie. Nie wiem, czy one nie są za duże, jak na to, może właśnie jakieś takie zwykłe drzewka. Ok, też w niezbyt dużej ilości, żeby tego nie było za dużo. Tego typu park. Poza tym, można by jeszcze. O, tam jakoś podostawiać takich drzewek. Nie wiem, czy to się tutaj dostawia. Może raczej powinienem, o, takie pojedyncze drzewka. Yy, coś w tym stylu. Z czym jest tutaj problem? Brak wystarczającej liczby pracowników. Mam nadzieję, że zaraz Was się tutaj więcej troszeczkę wprowadzi. A w międzyczasie chciałbym jeszcze jakoś ozdobić ten teren tutaj przy szkole, tak? Ten teren przy szkole warto byłoby ozdobić. Jakieś na przykład przejście tędy, chociaż... Wolałbym mieć szerszą taką ścieżkę, szerszą albo ją o dosunąć, żeby chociaż się z jednym tym zlało jakoś. Żeby ten beton, no, nie było jakiejś takiej przerwy. Tu sobie zrobimy takie przejście jakieś, na przykład gdzieś tak dotąd. Tutaj też może być, tak, tu może być coś takiego i jeszcze na przykład obok tego boiska, tak, między szkołą a boiskiem też jakieś przejście bym zrobił, to nie, nie chcę tego, chcę to, to można odsunąć kawałeczek, okej, okay. można odsunąć, żeby jakoś łatwiej się tam chodziło i jeszcze może jakąś ścieżkę, na przykład tędy przy tym boisku, okej, okay. coś takiego, coś takiego, to sobie przesunę kawałeczek. Czy tutaj by się to udało zalać betonem? Hmm, nie podoba mi się to, nie podoba mi się ten beton, ale to zawsze też można jakieś krzaczki. No właśnie, tutaj już może wiecie, co ja postawię. Te takie małe krzaczki, w ten sposób na przykład, okej, okay, coś takiego, jeszcze jakiś jeden może się tu zmieści na końcu? Tak, jeszcze jeden jakiś się zmieści. A te tereny jakoś bym ozdobił. Takie duże drzewo? Nie, no bez przesady, za duże, za duże. O, tego typu drzewo, a do tego jakieś, może. Różowe krzaczki na przykład w tym pustym terenie. Ok, tutaj też jakieś różowe krzaczki. I tutaj też. No będzie, no chyba będzie. Jeszcze jakieś przejścia, właśnie. Przy szkole to przejścia dla pieszych mogą się przydać. Raz, tutaj jakieś drugie, w tym miejscu dużo przejść. Niech będzie, niech będzie. W tym miejscu może nie. Stąd to już niech sobie idą tam, bo to jednak taka główna droga to też bez przesady z tą ilością tych przejść. No, tyle powinno tutaj raczej wystarczyć. Tyle powinno wystarczyć, jakoś to mamy ozdobione, więc może jeszcze teraz zrobię jedną taką dosyć ważną rzecz. Tak, dosyć ważną rzecz, bo mamy te tory tramwajowe, ale tak naprawdę jeszcze nikt tam nie może jeździć. A fajnie by było, gdyby ci pracownicy stąd mogli już się dostawać właśnie do tych kopalni, na te pola. Więc trzeba będzie zrobić na pewno jakąś zajezdnię tramwajową. Myślę, że przy tej drodze bym ją zrobił, żeby mi też jakoś za bardzo nie przeszkadzała, czyli ja zrobiłem to dla trolejbusów, chyba tak, czy nie? Yy, już, już, już. Yy, może ja sobie wejdę tu po prostu na coś takiego, sobie to ulepszę. Nie, no dobrze, to jest. Czy to są tory? Tak, to są tory, dobra. To są tory, tylko jeszcze ten fragmencik trzeba. Okej, okay, już myślałem, że to jest to dla trolejbusów. Yy, I teraz dosyć ważna rzecz, czyli zajezdnia tramwajowa. Czy ja ją chcę mieć prosto przy tej alei? A niech będzie, niech będzie. Tak, może być, może być pewnie, yy, czy nie? Niech będzie. Na razie będzie najwyżej kiedyś się przestawi. Yy, I teraz trzeba by zrobić jeszcze jakieś drugie miejsce do zawracania, cho chociażby jakieś tymczasowe. I yy, jak to zrobimy? Stąd będzie trzeba sobie przejechać. Yy, poproszę przyciąganiem. Yy, tu będzie trzeba przyjechać, przejechać yy, do tego miejsca, do środka. Co za mała odległość. Tak i tak. Gdzie to jest? To się stało? Nie ma, czemu nie ma? Yy, Okej, okay, jeszcze raz stąd tutaj. Okej, okay, weszło, tam się nie połączyło, ale to zaraz poprawię yy, i to sobie tu jakoś dalej wyjedzie na razie. Przepraszam, że musicie to widzieć. <grym> Ale niech będzie, na razie yy, to jeszcze trzeba połączyć. Tutaj coś nie wyszło, ale to już się może normalnie uda. Czyli w ten sposób, tak i to będzie gdzieś tak mniej więcej tutaj. Okej, okay, chyba będzie. Nie, to się, to się nie chce połączyć. Aha, bo tutaj może być tego więcej. Tu mogło. O, właśnie, to jest ten fragmencik, który przeszkadzał. Dobra, yy, czyli co? Yy, jeszcze raz, kawałeczek prostego. Nie chcę takiego przyciągania dotąd. Yy, I teraz tu już powinno to wyjść. Tak i tak. No, okej, okay, mamy to. Jeszcze raz, przepraszam Was za tą pętlę, ale to na chwilkę. Tam dalej będzie osiedle, dalej gdzieś te tory pójdą. Tylko chcę mieć już y, jakąś tutaj trasę tramwajową, tak? Y, zaczniemy sobie z pętli. Y, zaczniemy sobie z pętli. Zróbmy może to gdzieś tak, a może tutaj wcześniej. Ok, jeden przystanek więcej nie potrzebujemy. W tych okolicach na razie też raczej przystanków nam nie trzeba. Y, przystanek na pewno tutaj. Y, dalej, gdzieś tak może w tym miejscu, gdzie ja to chciałem mieć. No tu. Właśnie, gdzieś tak, to jest to, co się zastanawiałem, czy tutaj przejścia są potrzebne, czy nie. Zobaczymy. Tutaj przystanek i jeszcze gdzieś może w tej okolicy, na przykład dalej, zawrócimy. Tam na razie żadnych przystanków nie trzeba. To sobie wszystko jakoś połączę. No i kończymy. Linie super, 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 tylko może jeszcze w tym miejscu zrobiłbym jakąś ścieżkę dla pieszych, właśnie żeby można było dojść jakoś na ten przystanek, także tędy przez środek między tymi sklepami i do tej ścieżki super i jeszcze jakieś przejścia dla pieszych raz, dwa i trzy Okej, okay, no i właśnie, nie wiem czy tutaj ścieżka będzie potrzebna między tymi y, przejściami, no bo tu jest jednak taki pusty teren, tak, to jest droga, tory, droga, czy oni pomiędzy tym przejdą, no właśnie to się okaże, to się okaże. Y, jeszcze troszeczkę tu mi się wydaje, że jest tak pusto, co nie, o... Tu można jakieś drzewka dosadzić, ale to są raczej sklepy i biura, tak więc nie wiem czy jakiś park tutaj będzie potrzebny. Aj, to może jakoś super pięknie nie wygląda teraz przy tym budynku. To sobie zazielenimy, tak, to całe też bym właśnie jakoś zazielenił, żeby wyciszyć tą okolicę od tych głównych dróg. Tu jeszcze może w tym pustym w tej pustej przestrzeni troszeczkę drzewek. No, okej, okay, zawsze to coś. Zawsze to coś. Tu może jeszcze jakieś drzewka, parę. Okej, okay, to całe ten zielony trawniczek w drzewkach poproszę. No, i powinno być ciszej. O, tutaj też, właśnie, żeby od szkoły troszeczkę. No, wiadomo, te ekrany też pewnie coś robią. Ale jednak myślę, że drzewka jeszcze dodadzą troszkę ciszy na tym osiedlu. Drzewko, drzewko. W tym miejscu też jakieś właśnie taki, no nie wiem, las to raczej nie jest, ale taka grupa zasadzonych drzew. Drzew. I teraz, czy ja bym chciał jeszcze mieć drzewa tutaj na całej tej odległości? Raczej tak. Tylko to już może sobie zrobię tym modem. W yy, większej odległości to na pewno. Plus 10, plus 10. Yy, może nie aż tak, troszkę bliżej. Ok, coś w tym stylu, tylko może troszkę dalej od tego drzewa, które już tutaj jest. Ok, takie coś, i niech właśnie to sobie gdzieś tak dotąd idzie. No i nawet ładnie się będzie autostradą jechało, z boku takie drzewa, super. Jeszcze może jakieś pojedyncze drzewka w tym miejscu. No mamy, to mamy, to chyba, chyba to mamy. Tu coś tak pusto, ale tu się zaraz coś wybuduje. Tak, tu zaraz będzie jakiś sklep, więc tego też już nie będę ulepszał. Czy jeżdżą tramwaje, jeżdżą tramwaje. Yy, tylko jeszcze jedna rzecz, która mi się nie podoba, to model. Yy, dajmy sobie inne te tramwaje. Yy, no teraz będą musiały zjechać do zajezdni, więc w następnym odcinku myślę, że już będzie widać, o jak jeżdżą te takie fajne przegubowe tramwaje. No i to powinno zacząć działać. No, także mam nadzieję, że Wam się podobał odcinek. Jeśli tak, to zostawcie jakieś tam łapeczki w górę, w dużej ilości. No i dzięki za oglądanie. Słyszymy się następnym razem. Cześć, cześć.